Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studio ze mną jest Asia Kubiakowska, specjalistka pracy z ciałem i prowadząca profil edukacyjny Sensi Bodywork. Cześć Asiu. Cześć. Bardzo miło jest mi Cię gościć dzisiaj w studio. Bardzo się cieszę, że dotarłaś do nas, do Warszawy, <noise> że możemy się widzieć na żywo. I myślę sobie, że hasło takie jak... Somatyka, mhm. przynajmniej gdzieś tam w mojej bańce, zaczyna być coraz bardziej popularna. Ale zastanawiam się, na ile jest to nadal ogromna nisza, czy ty też, jako osoba, która pracuje z ciałem, czyli zajmuje się tematami somatyki, obserwujesz, że to jest coraz bardziej gorący temat. Cześć, dzięki za zaproszenie. Yy, I bardzo się cieszę, że pogadamy sobie trochę o bardzo moich tematach. Yy. Dokładnie, somatyka to jest przede wszystkim słowo, które cały czas brzmi trochę tajemniczo, tak? Natomiast można to po prostu inaczej sformułować jako y, zwiększanie świadomości ciała, czucie ciała, praca bazując na cie, bazująca na ciele, tak? Na tym, co czujemy, na bezpośrednich odczuciach z ciała, i zarówno może być to praca terapeutyczna, jak i po prostu podejście do siebie i styl życia na co dzień. Brzmi tajemniczo, brzmi też trochę enigmatycznie, bo możemy sobie myśleć, że no jesteśmy w swoim ciele, odczuwamy zmysłowo, więc o co tu chodzi? I przychodzi do mnie taka refleksja, że powiedziałaś o terapii, tak? Czyli żyjemy w czasach, gdzie terapia staje się coraz bardziej powszechna, mamy wręcz kulturę terapeutyczną, ale to ciało nadal jest w tej terapii. Pomijane. I zastanawiam się, dlaczego, skąd to odłączenie od ciała i ta, ta dysocjacja? Hmm, tak, więc e, wydaje mi się, że przede wszystkim jest to kulturowe, tak? Czyli taką e, główną, e, największą ramą jest kultura, która jest po prostu oparta na e, dualizmie. Kultura gdzieś tam postkartezjańska, tak? Ciało e, i Dusza, czy ciało i głowa, głowa, która nie jest częścią ciała, czy mózg i ciało tak, to wszystko jest takie polaryzowane, przedstawiane w taki dualistyczny sposób. Tak, jakby mózg, czy głowa nie była częścią ciała. Więc jest to spuścizna wielu wieków kultury, też kultury chrześcijańskiej, kultury, która jakoś tam niedowartościowuje tego ciała i traktuje to jako coś gorszego, zbieżęcego, coś niższego, coś jakby z niższego porządku mhm. w naszym byciu i w naszym życiu. Więc to jest taka pierwsza generalna rama. Drugą jest rama profesjonalna. Czyli nie zapominajmy o tym, że psychoterapia jest zawodem, tak? Jest zawodem w wielu krajach regulowanym i obowiązują pewne zasady i pewne regulacje bezpieczeństwa i granic. I w wielu krajach dotyk i w ogóle taka bezpośrednia praca z ciałem, czy praca manualna jest po prostu w zawodzie psychoterapeutycznym zabroniona. Tak, także też zajmując się somatyką i będąc gdzieś tam na pograniczu właśnie tego lifestyle'u, czyli po prostu stylu życia, który bazuje na byciu w ciele i cały czas powracaniu do ciała i też pracy terapeutycznej, pracy, która prowadzi osoby, wspiera osoby w transformacji i w przepracowywaniu pewnych trudnych doświadczeń, w zmianie. Trzeba po prostu pamiętać o tym, że są pewne ograniczenia prawne. Tak, także też stąd warsztaty autoregulacji, czy, czy automasażu, mhm. bo to, czego nie może dla nas zrobić przez pewne regulacje inna osoba, wiele z tych rzeczy możemy zrobić samodzielnie. Ja już teraz kończę szkolenie somatic experiencing, to jest właśnie somatyczna praca terapeutyczna, praca, praca z traumą i Myślę, że ponad 90, osu, 90 osób, 90% osób w mojej grupie to są psychoterapeuci i psychoterapeutki z bardzo bogatym doświadczeniem, często kilkudziesięciu lat pracy, tak, w gabinecie, natomiast zerowe doświadczenie w pracy z ciałem. Zerowe. Tak? I, I też widać, że osoby same mają troszeczkę e, trudność, z czuciem własnego ciała, z odnalezieniem się z też jakąś świadomością, jak ważna jest mimika, mowa ciała dotyk. Więc jeżeli to nie jest to oswojone, to wiadomo, że nie będziemy z tym pracować, tak? Profesjonalnie, bo po prostu najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jest to coś nowego i coś dziwnego dla osoby, która pracuje terapeutycznie, no to, 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 to będzie dziwne. To po prostu będzie dziwne i to się nie będzie, to nie będzie jakby taka bezpieczna, naturalna rama też dla klienta, klientki. Natomiast powstaje coraz więcej metod i tak one są coraz popularniejsze. Metod somatycznych, psychoterapeutycznych. Jedną z nich jest Somatic Experiencing, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Z tego co widzę, jest bardzo dużo grup w, w Instytucie terapii psychosomatycznej tutaj w Polsce, więc jest coraz więcej osób, które chcą. Się kształcić właśnie w tych metodach somatycznych. Jest NARM, jest EMDR, jest psychoterapia sensomotoryczna, także metod jest bardzo dużo, natomiast owszem, one są w większości ze Stanów, gdzieś tam idą ze Stanów przez Europę Zachodnią i docierają tutaj do nas z pewnym opóźnieniem, także to, co jest już stosowane w Stanach od lat, tutaj uważa się tak. nadal za rodzaj nowości i innowacji. A to nadal myślę w wielu branżach. I w wielu kwestiach jest tak, że my z lekkim opóźnieniem przyjmujemy te nowinki, chociaż to ciekawe, mówimy o tym nowinki, a to są często techniki, które są znacznie starsze niż te, z których korzystamy na co dzień. I to jest ten paradoks, prawda? Dokładnie. I też zastanawiam się, co takiego się musiało wydarzyć, albo do jakiego doszło momentu, że my zrozumieliśmy właśnie, że ta sama. Rozmowa nie wystarczy. To nie znaczy, że terapia mówiona jest zła i też żadna z nas zawodów nie chce tego absolutnie gdzieś tam dyskredytować, ale w jaki sposób my odkryliśmy, że okej, okay, no to jest jakaś jedna część, ale po stronie ciała leży też bardzo dużo, jeśli chodzi o przepracowanie trudności, traum czy przeróżnych przeżyć napięć. Wiesz, y myślę, że to była taka prosta dedukcja, jeśli chodzi o skuteczność terapii, tak? Czyli po prostu jeżeli przez wiele lat e, terapia nie przynosi oczekiwanych efektów, a jest to często case terapii czysto werbalnej, tak? Czy terapii behawioralnej, e, czy psycho, psychoanalizy. E, osoba chodzi, rozmawia, gada, opowiada, trawi cały czas, czy mieli cały czas tą samą historię, opowiada na nowo, e, kolejny raz, e, Historię traumatycznego zdarzenia, natomiast symptomy pozostają takie same przez wiele lat. I tutaj nie chodzi tylko o pewne wzorce myślenia czy o pewną historię, którą sobie opowiadamy. Tu chodzi o symptomy czysto fizjologiczne, mhm. ponieważ tutaj przechodzimy już do sedna sprawy. Trauma jest pewną fizjologiczną fiksacją, która następuje po. Um, po zdarzeniu, bardzo intensywnym zdarzeniu, którego nasz układ nerwowy nie jest w stanie udźwignąć. I w tym momencie generuje olbrzymią energię, która nie zostaje z ciała rozładowana i pozostaje niejako w ciele uwięziona. Więc mówimy tutaj o zjawisku fizjologicznym. Jeżeli pozostaniemy na tylko i wyłącznie, na poziomie historii i narracji, nie mamy dostępu do przepracowania tego, co w ciele gdzieś tam utkwiło i zapisało się jako wzorzec, który będzie powtarzane tak długo, jak do niego nie sięgniemy, nie otworzymy tego w bezpiecznych, powolnych ramach i tego nie przepracujemy. A w jaki sposób nasze ciało może nam dawać sygnały albo jakie są symptomy, że coś w nim jest uwięzione? O, tak bym to ujęła. Hmm. Długi temat, od czego zacząć, więc y, może zacznę od tego, że przez tą kulturę odcięcia od ciała y, odczytujemy czy zauważamy te komunikaty już na bardzo późnym etapie. Tak naprawdę ciało gada do nas non-stop, non-stop, czyli jedną z takich praktyk, które stosuję na moich warsztatach somatycznych, ale jest to też po prostu praktyka tradycyjna w, w tradycji jogi, w tradycji taoistycznej czy buddyjskiej. To, to jest praktyka obserwowania swojego ciała, po prostu siedzenia z tym, co jest. I jak damy sobie takie kilka minut, to widzimy, jak bardzo, bardzo dużo bodźców pojawia się wręcz w każdej sekundzie. Więc to ciało gada cały czas. Natomiast problem jest taki, że zazwyczaj my po tych komunikatach i po tym języku naszego ciała, który jeszcze jest często bardzo subtelny, po prostu przejeżdżamy rytmem naszego życia, intensywnością naszego życia, intensywnością bodźców dookoła, stresem. Więc tego po prostu nie słyszymy i słyszymy to dopiero, jak dzieje się już coś naprawdę poważnego, tak? Czyli ból, napięcie. Które skutkuje po jakimś czasie też kontuzjami, na przykład, bo dużo napięcia w ciele nagromadzonego, też napięcia mięśniowego, nerwowego to jest bardzo duża podatność na kontuzję. W gorszym przypadku choroby poważne choroby też choroby chroniczne. I jeśli chodzi o takie wzorce właśnie chronicznego stresu tak, czyli bycia w chronicznym pobudzeniu, w, w takim nieoptymalnym stanie dla naszego układu nerwowego, w którym on nie jest w stanie się regenerować, to to są dokładnie takie rzeczy, które nazywamy rzeczami cywilizacyjnymi, cywilizacyjnymi czyli stany lękowe, panika, bezsenność, tak? problemy ze snem, chroniczne napięcia mięśniowe, problemy trawienne, problemy jelitowe, nadciśnienie. Też zły wzorzec oddechowy, hiperwentylacja, generalnie płytkie oddychanie, które jeszcze bardziej pogłębia ten stresowy wzorzec, bądź też w drugą stronę. Stricte, właśnie z naszym układem nerwowym i stanem autonomicznego układu nerwowego związane są takie stany jak apatia, chroniczne wyczerpanie, stany depresyjne. Ale również słaba odporność, również ból chroniczny, choroby autoimmunologiczne oraz być może będziemy miały możliwość później do tego przejść, problemy w relacjach, ponieważ to, co uważamy za domenę duszy, domenę emocji, domenę głowy, jest w myśl i w świetle teorii poliwagalnej i też Somatic Experiencing również powiązane wprost z naszą neurofizjologią. To teraz, jeżeli jest wśród naszych słuchaczy jakaś osoba, która się nie identyfikuje choćby z jedną z tych rzeczy, którą wymieniłaś, to proszę, żebyś do mnie zgłosiła. Bo myślę, że jest ewenementem, co pokazuje, że ta praca, którą ty wykonujesz, jest potrzebna powszechnie. Po prostu my jej potrzebujemy komplementarnie. I też fajnie jest to, że rozdzieliłaś to, że z jednej strony mamy te sytuacje, kiedy mm, mam do czynienia z jakimś stanem ostrym, chorobowym, y, traumą, czymś, co musimy przepracować teraz. I mm, jest, jest ten aspekt lifestyle'owy, czyli ta cała część komplementarna do naszego codziennego życia, czyli dbanie o to, żeby mieć z tym ciałem kontakt. I chyba na tym bym się skupiła, bo to wydaje mi się być jeszcze bardziej powszechne, że, potrzebne, żeby wprowadzać te techniki, może nawet od małego, i sprawiać, żeby one były częścią naszej codziennej praktyki. Więc w jaki sposób my możemy łapać ten kontakt z ciałem i czy też w przypadku osób, które nawet znalazły siebie w tych objawach, o których powiedziałeś, w tych symptomach, takie działanie właśnie delikatniejsze, codzienne, lifestyle'owe, też może przynieść długoterminowo pozytywne skutki i powiedzmy, upraszczając, uzdrowić nas. Mm. Więc jak najbardziej tak. Um. Samo somatic experiencing, tak? czyli metoda prac, leczenia objawów traumy. Tak naprawdę można ją w takich mikrodawkach stosować dokładnie do tego, żeby po prostu utrzymywać się w dobrostanie. Mhm. Tak. I tutaj założenie jest też takie, że to, czego potrzebuje nasz autonomiczny układ nerwowy, to w momencie, w którym Następuje zdarzenie przekraczające jego możliwości regulacyjne. Jednym słowem, następuje prze, przeskoczenie z trybu przywspółczulnego na tryb współczulny, bądź też tryb nerwu błędnego części grzbietowej, czyli zamrożenia, zamarcia. To jest reakcja obronna, którą nasze ciało fizjologicznie potrzebuje rozładować. Po prostu rozładować mhm. napięcie, rozładować energię, też czysto fizyczną energię, która w tym momencie od, od, odebranym przez ciało, odczytanym przez ciało jako zagrożenie, zagrożenie życia zdrowia, tak, czyli takiego alertu yy, została uruchomiona. Tak, więc jeżeli już ten. Jakby już ten pociąg się rozpędził, ta reakcja już w naszym ciele po prostu śmiga i to na poziomie właśnie układu nerwowego, na poziomie hormonalnym, na poziomie organów wewnętrznych, to żeby sobie pomóc, żeby to gdzieś tam nie się nie osadziło jako stały wzorzec, na przykład oddechu, tak, oddechu właśnie w stresie. To y, potrzebujemy to napięcie, tą energię rozładować. I to jest podstawowa praktyka, z której możemy korzystać na co dzień, żeby, y, żeby utrzymywać się w zdrowiu, żeby też ćwiczyć te możliwości regulacyjne naszego układu nerwowego, powrotu do stanu spokoju, bezpieczeństwa, regeneracji. Y, więc jak najbardziej samo takie sprawdzanie, co czuję w ciele, sprawdzanie, co tam się dzieje i czego to ciało potrzebuje. A zazwyczaj będzie potrzebowało więcej czasu, niż nam się wydaje, czyli też po prostu takiej uważności i otwarcia na to przestrzeni. Już jest, już jest super praktyką, która potrafi bardzo dużo zmienić. Czy jesteśmy w ten sposób się w stanie uleczyć, to jest już bardziej skomplikowane? Zależy. Mhm. Czyli zależy od stopnia, zależy od kalibru, kalibru problemu, z którym, z którym mamy do czynienia, z którym po prostu. Um, Dilujemy, tak? A powiedz mi jeszcze, w jaki sposób my możemy dawać upust tej energii, powiedziałaś, wyładowywać te emocje czy te napięcia? Jak? No i tutaj znowu są różne, y, są różne na to pomysły, tak? Czyli w Polsce dużo szybciej niż taka bardzo subtelna, niepozorna metoda jak somatic experiencing y, popularny stał się Lowen, tak? Mhm. Czyli metoda, praca terapeutyczna. Metoda Loena, gdzie na przykład używamy takich bardzo ekspresyjnych i eksplozywnych metod, żeby rozładować napięcie: walenie w poduszkę, tak, krzyk, po prostu intensyfikacja, intensyfikacja tego i wywalenie, można powiedzieć, że wywalenie z ciała tego, co tam siedzi. Natomiast nurt, w którym ja jestem, Zarówno jeśli chodzi o pracę manualną, bo to jest jakby mój fundament, jak i somatic experiencing, jak i też praktyki teoistyczne, qi, kung tai chi, medytacja teoistyczna, one wszystkie charakteryzują się tym, że wszystko robimy bardzo powoli i te rozładowania następują stopniowo. Czyli my nie chcemy tutaj takich katarktycznych doświadczeń, nagle po prostu wybuchu energii, płaczu, szlochu, właśnie walenia w poduszkę i tak dalej. Chcemy poczuć wszystko. Czyli założenie jest takie, że ciało w momencie właśnie aktywowania tej, tej reakcji obronnej zawiesza to, jeżeli nie było czasu, aby potem to rozładować. Więc to, czego brakowało, to jest czas. I dlatego tutaj tak kluczowe jest danie sobie czasu, danie sobie na to przestrzeni, i w, właśnie w tych nurtach, w których ja jestem i w które też bardzo wierzę, i które mi osobiście pomagają, wszystko robimy bardzo wolno. I wszystko robimy tym, co w Somatic Experiencing nazywa się miareczkowaniem. Czyli taki, taki micro-dosing mm -hmm. po prostu tych rozładowań. Robimy to bardzo powoli. Jeżeli pracujemy z klientem, klientką... Osoba przepracowuje trudne, trudne doświadczenie, zazwyczaj jest wzorzec, żeby w tym momencie przyspieszać, bo to jest dokładnie powrót do tego zdarzenia, kiedy nie było czasu, kiedy wszystko stało się za szybko, za mocno, za bardzo. Więc co robimy wtedy? Zwalniamy tę osobę, mówimy: OK, stop, zróbmy mhm. tutaj pauzę. Co czujesz w ciele? W tym momencie pracujemy z czymś, co nazywamy interocepcją. Czyli wytwarzamy, aktywujemy konkretną część mózgu, tak? Korę, korę przedczołową, jej część przyśrodkową, odpowiedzialną za czucie ciała, czyli tam mamy dostęp w ogóle do tego, co w tym ciele utkwiło, co tam jest, to zapytałaś. I to jest też obszar odpowiedzialny za emocje, za nazywanie emocji, dlatego właśnie to jest właśnie ta ścieżka przez ciało, nazywanie tego, co tam się dzieje. Zarazem otwiera nam drogę do przepracowywania emocji. Czyli elementem tej techniki, bo zakładam, że to nie jest jedna technika, tylko u Ciebie jest to łączenie różnych nurtów, tak jak powiedziałaś, to, jest, to są nie tylko techniki stricte somatyczne, ale mamy też tamten element rozmowy, czyli tak. jest, jest też mówiona terapia tak. włączona, włączona jak w Jak najbardziej, proces. Tak, jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o terapię manualną, czyli ja też uczę masażu, tak? uczę świadomego dotyku, też sama się, się tym na co dzień zajmuję, więc w metodzie, w której tam pracuję, raczej nie rozmawiamy podczas sesji. Natomiast są metody, które kombinują pracę werbalną w pracy manualnej, tak? i tam też jak dotykamy czegoś, pojawiają się emocje na skutek. Nie wiem, nacisku czy, czy bycia gdzieś dotykiem w jakiejś części ciała, to po prostu pracujemy z tym werbalnie. Są takie metody. Ja w pracy manualnej raczej y, nie rozmawiam i y, rozmowa odbywa się po sesji, mm -hmm. tak? Czyli jak schodzimy z maty, siadamy sobie przy herbacie i integrujemy to właśnie rozmową, jeżeli osoba ma taką potrzebę. W pracy somatic experiencing jak najbardziej integrujemy część werbalną i część właśnie tą świadomości ciała. Dotyk może się pojawić, czyli dotyk można stosować, ale. Tak naprawdę nie jest to jakaś najważniejsza tutaj metoda i najważniejszy element. Tak jak wspomniałam, wielu terapeutów, psychoterapeutów, które, którzy kończą SE, prawdopodobnie nie będzie pracować z dotykiem w ogromnej większości sesji, więc, więc tutaj ta część werbalna jest bardzo ważna, czyli ale cały czas jest to praca z ciałem, ponieważ my tak jakby prowadzimy i wspieramy osobę. W monitorowaniu i śledzeniu na bieżąco, co się dzieje w ciele w czasie rzeczywistym. Czyli dużą częścią tej rozmowy będzie po prostu rozmowa o tym, że zmarzły mi ręce, mhm. że czuję, że nagle są, są mokre, czuję, że nagle mi zdrętwiały łydki, czuję nagle przyspieszone tętno, i tak dalej, i tak dalej. Tak? My, jako terapeuci, terapeutki, obserwujemy cały czas oddech osoby, tak? obserwujemy mimikę. E, obserwujemy oczy i ruchy gałek ocznych, więc generalnie e, jest to e, rozmowa, ale rozmowa, która bardzo, bardzo jest skupiona na tym, jak ciało sobie radzi, jak integruje, jak przeżywa. Tą sytuację w tu i teraz i możemy dokonywać tutaj małych, takich mikro, właśnie interwencji, krok po kroku, małymi krokami, dając sobie odpowiednio dużo czasu, więc y, oczywiście też nie ma absolutnie takiej zasady, że nie wchodzimy w historię, nie wchodzimy w narrację. To po prostu nie jest zawsze konieczne. I to nie, jest na, to nie jest jakby podstawą jest jakby śledzenie tracking tej neurofizjologii. Natomiast jeżeli osoba ma potrzebę opowiedzenia o czymś, podzielenia się czymś, podzielenia się historią, podzielenia się refleksją, totalnie tak. Czyli jest to metoda bardzo holistyczna, bardzo integracyjna, bazująca na tym, że po prostu sklejamy osobę w całość. Więc jeżeli te części jej ona wnosi, to my jak najbardziej po prostu ją w tym wspieramy, ale pilnując cały czas, żeby być w tu i teraz, być w ciele, być ucieleśnioną i żeby te refleksje i te myśli i te, te wspomnienia i dylematy również zostały poczute w pełni też w ciele. Także w ten sposób pracujemy i um, Zarówno y, można to stosować właśnie w kontekście psychoterapeutycznym, jak i na co dzień, i wtedy też raczej pozostajemy w dialogu, pozostajemy w kontakcie, y, jeżeli jest taka możliwość. To znaczy, tak, można oczywiście. Pracować metodami autoregulacji, samoregulacji, i wtedy robimy pracę solo, tak niejako. Natomiast, jeżeli mamy możliwość, żeby dostać wsparcie od drugiej osoby, jesteśmy zwierzętami społecznymi, nasze ciała to kochają, są zaprojektowane na koregulację, są zaprojektowane na dostrajanie się do innych układów nerwowych, i to będzie bardzo wskazane i bardzo. Bardzo pomocne. Także, jeżeli mamy kogoś, kto może nam w tym towarzyszyć, nawet nie wiem, właśnie na zasadzie takiej pomocy wzajemnej, i taka jest idea moich warsztatów, to jak najbardziej będzie to, będzie to bardzo wspierające. A czy mogłabyś powiedzieć dosłownie po kilka słów, chociaż może być kilkanaście słów, kilkadziesiąt słów, o każdej z tych technik, które łączysz, bo na pewno padły hasła, które mogą być niezrozumiałe. Powiedziałaś już nieco o somatic experiencing, więc już wiemy, na czym to polega, ale też wspomniałaś o technikach y, toistycznych czy o osteotaj. O tym mówiłaś mi przed nagraniem, więc jakbyś mogła powiedzieć nam, czym one są, to byłoby super. Mhm, jasne. Więc jeśli chodzi o, o osteotaj, to jest to bardzo niszowa e, technika stworzona przez mojego nauczyciela Dawida Luta, e, francuskiego osteopata, który e, Mieszkał dłuższy czas na północy Tajlandii i siedział totalnie w masażu tajskim. I studiując osteopatię, odkrył potencjał masażu tajskiego i takiej bardzo freestyle'owej, bardzo lekkiej i, i też bezwysiłkowej i pięknej pracy dotykiem na macie dla też głębszej pracy. Takiej pracy, którą właśnie robimy w osteopatii, pracy z układem nerwowym, z regulacją układu nerwowego, pracy z organami wewnętrznymi, pracy powięziowej. Więc, więc jest to metoda, która jest bardzo piękna, też znowu integrująca zarówno wiedzę osteopatyczną i na przykład terapię czaszkowo-krzyżową z tradycyjnym masażem tajskim i również z masażem tajskim tak zwanym dynamicznym, gdzie stosujemy dużo kołystek Dużo ruchu, praktycznie angażujemy też całe swoje ciało jako, jako osoba dająca masaż. Więc wygląda to trochę jak rodzaj tańca, takiego kontakt impro, w którym dajemy po prostu terapeutyczny, bezpieczny dotyk drugiej osobie. Jeżeli czujemy, że na przykład w jakimś rejonie ciała fajnie jest popracować bardziej precyzyjnie, bardziej subtelnie, wejść głębiej, to zostajemy tam, zwalniamy, czyli zmieniamy frekwencję. Zazwyczaj w masażu tajskim, takim tradycyjnym, to co znamy z tajskich spa. To jest praca w jednym rytmie, czyli nacisk, akupresura na punkty, bazująca na tajskim systemie medycznym linii energetycznych, która odbywa się w takim rytmicznym, spokojnym rytmie 3 sekundy, powiedzmy, zostajemy w jednym punkcie i poruszamy się dalej do innego punktu po linii energetycznej. Integrujemy to metodami stretchingu, rozciągania, takich obszernych, obszernych rozciągań. Natomiast w osteotaj zmieniamy rytm, zmieniamy frekwencję, zmieniamy rodzaj pracy. Osoby, które się zazwyczaj na takie szkolenie do Dawida wybierają, już Wiele lat pracują masażem tajskim, mają to w ciele, mają to gdzieś tam już głęboko zak za e zakodowane e e i przychodzi im to swobodnie, naturalnie, mają już zazwyczaj jakiś tam swój styl. E I do tego po prostu dodajemy inne możliwości, nowe możliwości, które pozwalają nam. Wejść jeszcze głębiej i wykorzystać w pełni potencjał bycia w bezpiecznych ramach, właśnie pracy manualnej, dotyku z drugą osobą. To jeszcze powiedz nam w takim razie o taoistycznych technikach energetycznych. Mm -hmm. Tak, to jest moja wielka miłość. O <noise> tym też wcześniej nie słyszałam razem z Ostotaj tak. przyznaję się. A znasz Tai Chi? Tak, no tak, to tai tak. chi jest, z, to jest okay. jedna z, z praktyk taoistycznych. Ta, która dostała po prostu najwięcej Dokładnie. miejsca w mediach. <głos》tak, <głos》ta, ta, ta, która jakoś tam się przebiła <głos》> tak. najbardziej. Więc tai chi jest super reprezentacją systemu taoistycznego. Faktycznie jest tak, że można to porównać trochę do całych takich dużych tradycjach, tradycja buddyjska, tak, ze swoimi praktykami, buddyzm zen, tradycja jogi, która przebiła się na zachodzie jakoś już bardzo silnie, przeszła do mainstreamu, prawda, ma swoją adaptację na zachodzie yy, i tak dalej, to jest oddzielny temat. Natomiast yy, kolejną taką olbrzymią tradycją wschodnią jest tradycja taoistyczna, yy, która... Która się tak mocno nie przebiła, ponieważ przez wieki była ściśle chroniona, i jej przekaz był bardzo chroniony i pilnowano, aby to, to była wiedza tajemna, okay. właściwie wiedza tajemna, przekazywana w linii nauczycieli mistrzów, dostępna tylko dla nielicznych. W Chinach dla osób z najwyższych klas społecznych, najbardziej uprzywilejowanych i też taoiści przez swoje umiejętności byli często osobami o bardzo wysokim statusie i prestiżu mm -hmm. społecznym, mimo że żyli bardzo skromnie i po prostu mieli na to wszystko <grytanie> generalnie mieli do tego duży dystans, natomiast ich umiejętności były szalenie ceniane przez po prostu klasę rządzącą też, tak? Główną taką książką, Biblią można powiedzieć, porównać to do Biblii, ponieważ w nie ma Boga, więc nazwałabym go prędzej tradycją duchową mhm. tak, niż religią. I główną taką, takim odpowiednikiem Biblii jest najczęściej tłumaczona książka na świecie, Tao Te Ching. Jest to zbiór 80 kilku wierszy, które napisane są takim językiem, że zrozumie zarówno osoba niewykształcona, i się nimi zachwyci, jak i osoba o najbardziej wyrafinowanym umyśle, siedząca po prostu totalnie w, w akademickim myśleniu, w systemach, w religioznastwie i tak dalej. Także, także jest to absolutnie genialna rzecz i Teotę Ching jest częścią popkultury na Zachodzie, Czy ona była bardzo silnie recypowana w latach właśnie. 60., już 70., i tak dalej, i później w Stanach, no i troszeczkę później w Europie Zachodniej. Natomiast, tak, cały czas nie jest praktyki taoistyczne, nie są częścią mainstreamu. Natomiast w, w Warszawie, na przykład, i wydaje mi się, że w większych miastach w Polsce, w każdym znajdziemy jakąś szkołę tai chi. I tai chi to jest jedna z właśnie praktyk w tym systemie. Natomiast jeżeli chcemy wejść w to głębiej i chcemy naprawdę się temu, chcemy zgłębiać potencjał tych praktyk, to właściwie nierozłączne są praktyki medytacyjne. Chikung, qigong. qigong to jest praca z, dosłownie praca z energią, tak? Czyli praca z chi, energią życiową, która płynie w ciele. Więc jest to dużo subtelniejsze niż tai chi. Natomiast w Qigong budujemy jakości i umiejętności w naszym ciele, żeby w ogóle wykonało formę tai chi w taki sposób, w jaki ona po prostu jakby wtedy jak kwiat rozkwitają możliwości tej formy tai chi. Inaczej jest ona pustą choreografią. Um, jeszcze wcześniej od Kung od jest neigong, czyli przygotowuje nasze ciało jeszcze subtelniej i jeszcze głębiej do, do praktyki tai chi. Natomiast w drugą stronę praktykę tai chi można rozwinąć w kierunku sztuk walk, tak? czyli jest to tam ćwiczymy jakości bardzo precyzyjnie i latami, które wykonane szybciej, bardziej eksplozywnie i w odpowiednim kontekście po prostu mają zastosowanie bojowe. Także w tym kierunku jak najbardziej też można pójść. Na zaawansowanym poziomie są osoby, które idą w, w pracę też taką bardziej duchową. Natomiast to wszystko jest ze sobą związane. Także w, w szkole, w której ja jestem, też mojego nauczyciela i mistrza, ćwiczymy wszystko. Ćwiczymy zarówno medytację, jak i Neigong, jak i Chikung, jak i tai chi, i te jakości wyniesione z jednej praktyki y, wykorzystujemy i włączamy do innych. Brzmi to naprawdę fascynująco, powiem Ci. Szczególnie, kiedy mówisz też o tych subtelnościach i to się pięknie łączy z somatic experiencing, gdzie też właśnie mówisz, że robimy krok wstecz i zwalniamy, tak, zamiast iść w tą najbardziej ekstremalną formę ekspresji. Zaciekawiła mnie też kwestia tej medytacji. Co odróżnia medytację taoistyczną od medytacji, którą... Może znamy tej, taką bardziej może mindfulnessową. Tak. Więc y, właśnie jeszcze zaczynając od twojej pierwszej części pytania czy, y, czy, czy podsumowania, y, może ważne jest, jak mi się to klei. Mm. <grym> tak, bo, bo to może się wydawać trochę okej, okay, Laska opowiada teraz o czymś co robi po godzinach. Nie, jakby ja uznaję te praktyki za absolutne serce y, mojego podejścia do transformacji. Też układu nerwowego, ponieważ dla mnie w tych praktykach teoistycznych jest wszystko. Czyli wszystko, czym się zajmuje w osteotaj, wszystko, czym się zajmuje w Somatic Experiencing, tak naprawdę jest tam, tak? w tej tradycyjnej metodzie i systemie, który liczy sobie tysiące lat. Więc jest to absolutnie fascynujące, że tam totalnie pracuje się z traumą, tam totalnie pracuje się z układem nerwowym. Ponieważ jest to praktyka wymagająca rozwoju świadomości i czucia ciała. To jest podstawa. Czyli jeżeli robimy na przykład forma kung, czy tai chi, nie chodzi tutaj o zewnętrzne ruchy i to nie chodzi o to, że to ładnie wygląda mhm. i jest rodzajem tańca. Tutaj chodzi o to, tak naprawdę te ruchy tylko wspierają nas w tym, żeby poczuć, co się dzieje dosłownie w każdym milimetrze naszego ciała, zarówno na jego powierzchni, jak i w środku, włącznie z organami wewnętrznymi, włącznie z centralnym układem nerwowym w mózgu. Więc, więc stopień wyrafinowania i zaawansowania tych praktyk jest dla mnie niebywały, jest dla mnie absolutnie jakby naj, najwyższy, z którym się do tej pory mhm. zetknęłam, i też z tego względu w tym roku idę w kierunku uczenia się nauczania tai chi, czyli też u moich nauczycieli po prostu rozpoczynam szkolenia instruktorskie, żeby, żeby prowadzić zajęcia tai chi no. <laughs> i uważam, że jest to dużo bardziej tai chi, też medytacji teoistycznej, chi kung i uważam, że jest to bardziej dostępna forma pracy somatycznej niż terapia jeden do jednego, też dostępna finansowo, czyli poprowadzona w odpowiedni sposób yy, i przy odpowiednim zaangażowaniu osób poprowadzi nas naprawdę w rejony, które umożliwiają niezwykłą transformację w życiu. Teraz co do medytacji teoistycznej. Jest to medytacja, która, jak zwykle, jest bardzo oparta na ciele i czuciu ciała, czyli monitorowaniu tego, co czuje się w ciele. To jest, to jest podstawa, tak, to jest fundament, czyli to jest umiejętność, którą rozwijamy powiedzmy przez pierwszy rok, przez pierwsze dwa lata. Później idziemy w... Tak zwane kolejne ciała energetyczne, czyli w systemie taoistycznym, zresztą podobnie jak jogi, mamy ciało zarówno fizyczne, jak i takie pole eteryczne, pole energetyczne. To jest zresztą udowodnione naukowo, że to jest rodzaj pola magnetycznego, które mamy powiedzmy na przestrzeni, nie wiem, od dziesięciu wzwyż od naszego ciała i zresztą czujemy to same na sobie, jak ktoś za blisko przy nas stoi, jak ktoś za nami idzie, to jest dokładnie to. Czyli, że jakby nasze ciało nie jest tylko granicami naszej skóry, on tak naprawdę jest szerszy. Pole, to się nazywa pole eterycznym. Jest później ciało, ciało emocjonalne, ciało mentalne, Mentalne, psychiczne, e, później e, już praca z ciałami wyższymi, typu, e, typu e, ciałem takim naszych, naszego, naszej indywidualności, ciałem karmicznym czy połączeniem z Tao, To już są super, super zaawansowane praktyki, do których mało kto dochodzi. Natomiast tylko pozostanie już na tym etapie świadomości ciała, trakowania, co się dzieje, co się dzieje w ciele i rozwijaniu interocepcji, czyli rozwijaniu możliwości, poczucia, co się dzieje w naszych organach wewnętrznych, w naszym brzuchu, odbierania właśnie tych subtelności, to, to zaczyna nam się kleić, prawda? Że to jest ta podstawowa rzecz, którą możemy dla siebie na co dzień robić. Sprawdzać, co się dzieje. W tych praktykach totalnie to rozwiniemy, również w medytacji teoistycznej, gdzie po prostu. Śledzimy na bieżąco, co się dzieje, to jest, to jest taki fundament, i później dochodzą do tego różne techniki, które stosujemy. Jedną z takich technik, o których może powiem jako, jako odpowiednika pracy z tramą, jest tak zwane rozpuszczanie, czyli to jest technika świadomościowa, totalnie oparta na właśnie byciu w ciele w pełni. Wysyłania uważności, pełnej uważności, do pewnego obszaru, które zlokalizowałyśmy sama, że coś tam jest nie tak. Znaczy tak, właśnie, albo ciało nam mówi już o ostrym bólem, dyskomfortem, napięciem, ale też mój nauczyciel i mistrz Bruce Francis, Bruce Francis używa takiego sformułowania. Czujesz, że w jakimś miejscu coś jest nie tak, szczególnie jeżeli nie wiesz, co to jest. Wtedy tam zostajesz. Zostajesz i siadasz na tym punkcie swoją świadomością i zostajesz. Czasami jest to bardzo trudne, bo wtedy na następuje coś, co z kolei w somatic experiencing nazywamy dysocjacją, czyli jest to tak trudne, i nasza świadomość nauczyła się unikać tego miejsca, które być może związane jest. Bezpośrednio z jakimś trudnym wspomnieniem, zdarzeniem, i trigeruje to wspomnienie, zdarzenie, więc po prostu nie mamy tam dostępu naszą uważnością i świadomością. Tutaj powolutku, z dużą łagodnością dla siebie, idziemy tam i zostajemy. I nagle coś się otwiera. Nagle otwierają się inne doznania z ciała, nagle czujemy coś bardziej, nagle czujemy coś gdzie indziej, pojawia się jakaś emocja. I znowu z dużą taką empatią do siebie i łagodnością po prostu w taoizmie jest metoda nazywana rozpuszczaniem, czyli roz, rozwijaniem tego supła i po prostu rozpuszczaniem tej blokady, jak to mówimy, z lodu w wodę i z wody w gaz czy w eter. Yy, I... Brzmi to troszeczkę abstrakcyjnie, natomiast naprawdę jest to stricte praca z, z bezpośrednimi doznaniami z ciała, czyli bez tego nie pójdziemy nigdzie dalej. Tutaj to, jaka jest różnica być może z innymi medytacjami. Nie wyobrażamy sobie niczego, nie wizualizujemy. Tak, w różnych medytacjach robimy coś takiego, że wizualizujemy sobie kolory, idziemy gdzieś indziej, i tak dalej. Tutaj tało jest stricte i radykalnie pragmatyczne. Czyli z wychodzi z założenia, że jeżeli mamy dobry kontakt z bazą, to już jest mocny fundament. I bez tego fundamentu nie idziemy gdzieś dalej, bo jeżeli nie mamy po prostu bazy, do której możemy wrócić, to nie chcemy daleko latać, tak? Jakby możemy polecieć tylko tak wysoko, jak mocna jest nasza baza. Więc, już wystarczającą praktyką na powiedzmy dwa pierwsze lata praktyk medytacyjnych, taoistycznych, właśnie Chi Tai Chi, jest tworzenie tej świadomości ciała, czucia ciała, usubtelnianie tego. I wtedy rzeczy same się otwierają i same zaczynają dziać. Natomiast nie ułatwi nam tego wizualizowanie, odpływanie, tworzenie jakichś abstrakcyjnych obrazów. To tak naprawdę tylko mhm. utrudni sprawę, więc tutaj back to basics. To jest, można powiedzieć, taka podstawowa różnica z innymi medytacjami, choć nie wszystkie stosują wizualizację, nie wszystkie stosują wyobrażenia i tak dalej. Także także. Jest to jedna, jest to różnica z, z pewnymi rodzajami medytacji, w których wiem, że takie rzeczy się robi. Ale powiedziałabyś, że takie techniki właśnie związane z wizualizacją, czy w ogóle odejściem właśnie tak. od ciała, odpłynięciem potęgują dysocjację? Czy one mogą sprawiać, że my na przykład doznajemy takiej chwilowej ulgi i lekkości, ale potem i tak wracamy do sedna problemu i do tego dyskomfortu, który właśnie nosimy w ciele? Bardzo często tak jest. To zależy, ponieważ jeżeli osoba potrafi to robić świadomie, dokładnie wie, dokąd się udaje i wie, jak wrócić, to jest ok. Problem polega na tym, i tutaj mówię zarówno o praktykach taoistycznych, jak i somatic experiencing to mhm. jest totalna też podstawa w somatic experiencing Problem polega na tym, że dysocjacja jest mechanizmem obronnym i adaptacyjnym, czyli w momencie, kiedy układ nerwowy mm, doświadczył przeciążenia, zdarzenia, które kompletnie przerasta jego możliwości regulacyjne, z którym nasze ciało, nasz układ sobie nie radzi. Typu naruszenia w dzieciństwie na przykład. Tak? Dziecko jest kompletnie bezbronne. Nie mamy gdzie uciec, nie mamy do kogo zwrócić się o pomoc, nie mamy ani jednej bezpiecznej osoby. W tym momencie bezpiecznym miejscem dla tego dziecka, natomiast często to się potem już utwierdza na całe życie, jest jakieś miejsce abstrakcyjne, które ta osoba sobie wyobraża, w które może się udać swoją świadomością. Czyli nie może się tam udać fizycznie, ale chociaż może się udać świadomością. Tylko, że w tym momencie odcinają od ciała, tak? co jest zresztą zrozumiałe, bo jeżeli doznajemy ogromnego bólu emocjonalnego, fizycznego, to to jest zrozumiałe, że nas odcina. Po prostu to jest totalnie, um, totalnie logiczna strategia, nasze, którą nasze ciało sobie w procesie ewolucji wytworzyło, żeby uniknąć bólu. Więc, jakby sprzężone w tym momencie staje się takie zamrożenie, i przestanie czucia w ogóle ciała, i udanie się gdzieś swoją świadomością w nieznane innym rejony, wyobrażone. Czyli dysocjacja, i generalnie zazwyczaj zachodzi to w sposób automatyczny. Czyli my nie dokonujemy tej decyzji, tylko nasz autonomiczny układ nerwowy dokonuje tej decyzji, nie potrafimy wrócić. Czyli nawet jeżeli potem chcemy poczuć, to, to odcięcie od ciała tak naprawdę staje się trwałym wzorcem. Tutaj znowu nawiązując trochę do, do początku naszej e, rozmowy, tak? E, skąd to odcięcie od ciała? Czyli na przykład, czy Gabor Mate, czy, czy Van der Kolk mówią tak naprawdę o kulturze kolektywnego zamrożenia. Czyli chroniczny stres to jest jedno, ale chroniczne odcięcie od ciała, czyli bycie w zamrożeniu, to jest, to jest jeszcze inny wzorzec w układzie nerwowym. Więc, więc problem jest taki, że nie potrafimy wrócić, czyli na, potem po pierwsze nie mamy dostępu do leczenia, bo jeżeli nie czujemy, to w ogóle nie mamy wejścia w miejsce, które chcemy zmienić, z którym chcemy pracować. Tak? Tutaj znowu odpowiedź na Twoje pytanie: dlaczego terapia werbalna jest tak często nieskuteczna? Natomiast też po prostu tracimy trochę kontrolę nad, nad naszym życiem. W tym momencie żyjemy gdzieś mhm. indziej, po prostu w jakiejś krainie nieznanej i wracamy tylko, jak coś nas, coś jest do zrobienia, coś trzeba ogarnąć, i tak dalej. Więc to, co robimy na przykład w SE, czyli w somatic experiencing, to nie staramy się osoby, która ma tendencję do dysocjacji, jest to reakcja posttraumatyczna. Utrzymać w stuprocentowej ciągłej obecności, tylko podłączamy się do niej, jakby towarzyszymy jej przez godzinę i idziemy z nią, razem z nią tam, gdzie ona idzie, tam, gdzie jej świadomość się też udaje w momentach dysocjacji, i razem z nią ćwiczymy, robimy taką gimnastykę neuronalną, ćwiczymy wracanie, czyli ćwiczymy świadomość, ok, przyjrzyj się temu, jak wracasz. Kiedy wracasz, co ci w tym pomaga? I to jest jakby pierwszy krok w ogóle do pracy z tym wzorcem, żeby sobie zdać sprawę z tego, że okej, okay, to się w tym momencie dzieje, już jestem gdzieś indziej i już w ogóle jestem poza ciałem. To jest rzeczywiście jakby Cię poza ciałem w tym momencie. Yy, yy, I po drugie, przyjrzenie się temu, co możemy nie wesprzeć w tym, żeby znowu tutaj wrócić. I jedną z takich rzeczy może być. Znaczy może tak, warunkiem koniecznym, żeby to się wydarzyło, jest poczucie bezpieczeństwa. Więc w ogóle po prostu sama, sama transformacja może nastąpić tylko, jeżeli osoba czuje się całkowicie bezpiecznie. Zarówno jeśli chodzi o pracę manualną, dotyk, jak i jaki kontekst terapeutyczny, jakąkolwiek transformację. To jest bardzo ciekawe, kiedy mówisz o, o zamrożeniu, i też oczywiście w kontekście y, terapii mówionych, ja złapałam. Siebie na tym, prze, przez lata, jakby żyjąc w głowie i, i przerabiając wszystko na, na rozum, że ja już w pewnym stopniu w swojej świadomości byłam w tym nowym miejscu, ale moje ciało nadal kwiło w tym miejscu, gdzie nie chciało, nie potrafiło przeżyć tego, co naprawdę ym, mnie spotkało, czy tego w ogóle przeżyć swoich emocji, tak? Czyli wiedziałam na rozum, że chcę się w danej sytuacji zachować tak, mimo że całe moje ciało mówiło mi coś zupełnie innego, a ja przez lata trwałam w tym właśnie no, wyparciu, można powiedzieć, właśnie kompletnej dysocjacji i wtedy do, do mnie doszły te, te przemyślenia i też na szczęście no, mamy coraz większy dostęp do takiej wiedzy, że to trzeba zintegrować z ciałem. I, i, wtedy, I wtedy zupełnie inną jakość przyjmuje nasze życie. Ale też słuchając ciebie, powiedziałaś coś bardzo ważnego o tym, że mamy różne metody autoregulacji, i też mówisz w swoich treściach o takim haśle, jak suwerenność, w zakresie naszego, naszego ciała. To bardzo pięknie przywraca nam taką sprawczość. Jeśli chodzi o to, jak kierujemy swoim zdrowiem, jak radzimy sobie ze swoimi trudnościami czy traumami, bo mam wrażenie, że z drugiej strony, tak, mamy oczywiście kwestie terapii mówionych, o których już powiedzieliśmy dużo, ale mamy też coraz większą popularność przeróżnych technik związanych z ciałem, gdzie my znowu oddajemy trochę władzę naszym różnym mistrzom czy terapeutom, którzy oferują nam przeróżnego rodzaju yy, zaawansowane zabiegi i mamy wrażenie, że my sobie sami nie damy rady, tylko musimy chodzić tam, korzystać z czyichś usług i, i to jest nasza jedyna droga wyjścia. I ty mówisz o tej suwerenności i bardzo mi się to spodobało. W jaki, w jaki sposób, ok, zakładam, czerpiąc z wiedzy ekspertów i też będąc pod nadzorem osoby, która rzeczywiście jest specjalistą w danej dziedzinie, my możemy poczuć, że te techniki są nasze, że to my mamy kontrolę i że to my możemy dalej iść z nimi przez życie po to, żeby, no właśnie, starać się być w tym stanie homostazy. Tak. Najdłuższe pytanie świata. Mm. Oddaj głos. Ja, Ważne pytanie. Wiesz co? No to jest refleksja, która gdzieś tam też zmieniła moją ścieżkę zawodową, ponieważ ja pracowałam przez 8 lat właśnie indywidualnie pracą manualną i w pewnym momencie kolejki były na parę miesięcy. Moje możliwości są ograniczone. E, oczywiście jest to totalna jakaś bariera wejścia finansowa e, dla, więc tak. mega selekcja jeśli chodzi o klientele i jasne osoby, które przychodzą, są osobami, które tego potrzebują, ale wiedząc ile osób które potrzebuje takiej pracy, w ogóle nie ma do niej dostępu, po prostu zaczęłam myśleć, okej, okay, coś jest nie tak właśnie z tą formułą. Osoby przychodzą i mówią powiedz mi, co ze mną nie tak. Tak? Powiedz mi, co mi jest. I że tak naprawdę są metody i techniki, które uczą osoby, taka właśnie psychoedukacja, ale też edukacja ucieleśnieniowa, uczą osoby czuć, co jest nie tak. To jest właśnie to, o czym powiedziałyśmy. Skąd wiesz? Skąd wiesz, co jest w ciele, tak? Że tak naprawdę możesz wiedzieć, jak już leżysz w szpitalu albo masz po prostu ciężką diagnozę, ale możesz wiedzieć na co dzień, po prostu w każdej minucie, co się dzieje w twoim ciele. I w momencie, kiedy jakoś tam, znaczy już samo uświadomienie sobie pomaga ciału w regulacji, ale można też jakoś tam pomóc ciału Tą energię rozładować, i w tym momencie nie dochodzi do takich kumulacji, które po pewnym czasie za, 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 zamieniają się we wzorce chroniczne, a one w choroby. Tak? Więc są metody, które uczą osoby wytworzyć sobie taką świadomość i uważność na siebie, gdzie już się nie będą musiały pytać kogoś, jak się czuję. Tylko to pytanie możemy sobie zadać samodzielnie: okej, okay, jak się mam, jak się czuję, co czuję, co jest nie tak. Oczywiście zawsze trzeba tutaj zrobić taki disclaimer, czyli taką notkę medyczną, którą też robi Gabor Matek, który spotyka się z licznymi e, tak. atakami również i krytykami, że obwinia ludzi mhm. za swoje choroby, więc trzeba po prostu od razu powiedzieć, jakby tak nasze możliwości są ograniczone i tu nie chodzi też o obwinianie kogoś tak. za to, tylko o danie sprawczości i danie narzędzi, żeby dbać o siebie i dbać o swoje zdrowie. E, więc, e, więc, jed, więc właśnie jedną z takich metod jest dla mnie taoizm, e, oferujący nieprawdopodobny potencjał na całe życie, właśnie czucia coś, jak się mam, co, co się dzieje teraz w moim ciele, czego to ciało potrzebuje i jak mogę sobie pomóc. I wszystkie te elementy oferują praktyki taoistyczne, włącznie z jak mogę sobie pomóc. Czyli metody terapeutyczne, metody, metody pracy ze świadomością, też z, medycy z medycyną chińską, tak, ale też z dotykiem, z oddechem, żeby sobie pomóc i żeby na odpowiednim etapie, jak to wyłapiemy i poczujemy, ale poczucie jest warunkiem koniecznym i wstępnym po prostu. Pomóc sobie w tym, żeby nasze ciało znowuż znalazło, znalazło się w homeostazie, wróciło do równowagi, wróciło do trybu spokoju, bezpieczeństwa i regeneracji. No i kolejną taką, kolejną taką rzeczą są właśnie te tak zwane narzędzia somatyczne, czyli proste narzędzia pracy z oddechem, z ruchem, z dotykiem, z nerwem błędnym, orientacja, zasoby i tak dalej. Które możemy stosować y, samodzielnie, y, bezpiecznie i y, y one też, y, też będą nas wspierać. Także to daje dla mnie olbrzymią sprawczość, która w ogóle zmienia trochę perspektywę, czyli właśnie to poczucie: nie wiem, co mi jest, nie wiem, jak się czuję, nie wiem, czego potrzebuję. Ja już dostrzegam trochę jako źródło problemu, czyli nie tylko problem, ale też źródło problemu. W ogóle pytanie jest tak. źle zadane. Dlaczego tego nie czujesz? Dlaczego tego nie wiesz? Przecież to ty powinnaś wiedzieć i, to, i możesz to wiedzieć. I oczywiście tu znowuż nie chodzi o obwinianie kogoś, tylko o wyciągnięcie ręki, pokazanie narzędzi i wsparcie w tym, żeby tą świadomość po prostu wypracować. Co wymaga? Tak, wymaga to dużo czasu, wymaga to konsekwencji, ale to naprawdę w dużym stopniu można zrobić, więc już jakby to, ten para, paradygmat, ten taka perspektywa od o rany, kto mi pomoże, znikąd pomocy, do jak mogę sobie sama pomóc, jak mogę o siebie zadbać, już jest y, bardzo wzmacniające, czyli taki empowerment, Daje suwerenność, czyli chodzi też o koszty emocjonalne, finansowe, energetyczne w tym momencie. Po prostu same trochę jesteśmy dla siebie jakby najlepszą lekarką do pewnego etapu. I pozwala to po prostu, jest to profilaktyka, tak? Czyli czym więcej, czym więcej będzie tego, tym mamy większą szansę po prostu iść w zdrowiu, szczęściu i dobrostanie przez życie i tych lekarzy po prostu nie potrzebować aż tak bardzo. Więc daje to olbrzymią suwerenność, empowerment, sprawczość, autonomię. I już to zresztą zmienia coś na poziomie układu nerwowego. Czyli w ogóle wzorzec, wzorca bezbronności, takiej braku sprawczości i nie wiem, co z tym zrobić, takiego poczucia beznadziei do wzorca właśnie sprawczości, świadomości, aktywności, już to daje naszemu systemowi siłę do zdrowienia, siłę do leczenia, siłę do regeneracji. Powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy a propos tego, że wiele zabiegów czy terapii stało się elitarnych mhm. i przez to myślę, że mogło urosnąć takie przekonanie, że Życie, właśnie w dobrostanie, dbanie o siebie jest zarezerwowane dla bardzo małej grupy społecznej. Po prostu my nie mamy szansy doświadczyć tego, więc myślę, że to już jest świetne, jakby odwrócenie tej sytuacji, pokazanie, nie, to jest dostępne dla wszystkich i odejście gdzieś od bardzo wyselekcjonowanych, no właśnie po raz kolejny, elitarnych technik do do takich, które są bardziej równościowe, nie wiem, demokratyczne. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo optymistyczne yy, i bardzo dobre zjawisko, które obserwujemy w ostatnich latach, że wracamy do tych korzeni, jakkolwiek by już to banalnie nie brzmiało, tak? Wracamy do technik, które są z nami od tysięcy lat, od technik, które są dostępne, tylko no kwestia tego, żeby się ich nauczyć. I tutaj bym na koniec do tego doszła dla osób, które są zainteresowane zarówno tą sprawczością, jak i tym, zarówno wprowadzeniem tego mindsetu, jak i wprowadzeniem tych konkretnych technik. Czy ty uważasz, że da się ich nauczyć na przykład właśnie zdalnie z książek, z treści, które są po prostu dostępne? Czy warto na start pójść na jakieś warsztaty szkolenie, spotkać się chociaż raz z specjalistą, żeby nauczyć się robić to, no właśnie, poprawnie? Mhm. Ja myślę, że można to łączyć. Czyli y, na przykład, y, jeśli chodzi o narzędzia autoregulacji y, i w ogóle pracy z takiej z autonomicznym układem nerwowym, y, myślę, że dużo technik można się nauczyć po prostu zdalnie, choć tutaj też y, raczej bym polecała dobre programy. U osób, które już takie opracowały i to robią yy, regularnie, niż yy, wyjmowanie takich pojedynczych haseł i narzędzi z Instagrama na przykład. Mhm. Bo widzę, że takich profili jest dużo i one oferują, OK, zrób to przesun głowę w tamtą. Yy, nie wiem, zrób ten gest. Natomiast super, że to jest, ale jeżeli to jest kompletnie wyjęte z kontekstu i takie punktowe, to myślę, że to nie będzie zbyt głęboka praca, że wtedy lepiej pójść po prostu na jakiś taki kurs online, może, gdzie te narzędzia dostaniemy w całym kontekście e, autonomicznego układu nerwowego, wiedząc o tym, jak on pracuje, czego on potrzebuje, bo wtedy też właśnie mamy sprawczość, możemy, możemy same wiedzieć, czego potrzebujemy i może zaadaptować te narzędzia do naszego życia, do naszego ciała. E, Jasne, praca na żywo ma bardzo dużo plusów i ja na przykład teraz robię warsztaty głównie na żywo. Raz to pomaga ludziom w koncentracji, po prostu przez cały dzień robimy tylko to. Osoby są w pełni w tym, więc wychodzą naprawdę z pigułą wiedzy, która już gdzieś tam jest, czyli robimy rzeczy szybciej. I intensywniej, ale wiem, że po prostu potem osoby sobie to trawią i integrują przez parę tygodni czy miesięcy. Jest okej. Okay. I tutaj też nie zapominajmy o tym, że ta regulacja czysto fizycznych układów nerwowych jest bardzo ważna, czyli to ma olbrzymie plusy być fizycznie tam, być fizycznie razem w przestrzeni z innymi ludźmi. W sumie wcześniej o grupie, Dokładnie tak? nasze ciała ze sobą zaczynają gadać, szczególnie później też, też jeśli chodzi o narzędzia koregulacji i pracy wspólnej. Jest to dużo przyjemniejsze, jest to dużo bardziej naturalne dla nas i myślę, że też dużo skuteczniejsze. Ale wiadomo, absolutnie nie skreślam nie potępiam pracy online. Myślę, że to ma dużo sensu, szczególnie, że czasem dobrzy nauczyciele, nauczycielki szkolenia są, um, um, są tworzone przez osoby z drugiego końca świata i wtedy mamy do nich dostęp tak. dzięki internetowi, dzięki tym ofertom online. E, jeszcze tylko kończąc i domykając, właśnie całe spektrum, jeśli chodzi o techniki i praktyki taoistyczne. Ja zamierzam znowuż łączyć pracę online i pracę na żywo, tak jak ja się uczę od lat, ponieważ często jest tak, że jeden mały ruch, którego się uczymy, musimy potem ćwiczyć przez miesiące, żeby to się naprawdę wgrało. Więc ja sobie oglądam materiały rzeczywiście nagrane z moimi nauczycielami. Oni po prostu nagrali rzeczy, które są, które są takim totalnym. Totalną bazą, i potem potrzebuję godziny, dni, tygodnie samodzielnej pracy. Jak jestem gotowa w swoim rytmie, włączam kolejny film i to dla mnie działa. I raz do roku jeżdżę do moich nauczycieli, którzy dają mi korekty, dają mi feedback, yy, po prostu mówią, co widzą, okiem mistrza i osoby doświadczone, nie wiem nie wiem, z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem i dają mi instrukcję, nad czym mam pracować. Także myślę, że tutaj znowuż kombinacja dwóch elementów jest dobrym rozwiązaniem. Asiu, na sam, sam, sam koniec, jakbyś mogła nas zostawić z jednym ćwiczeniem, jedną małą praktyką, którą każdy może wprowadzić, żeby dać sobie trochę więcej tego komfortu, żeby trochę wyciszyć ten układ nerwowy. Mhm. Mm Okej, okay. więc... Y Zaproponowałabym taką praktykę: po pierwsze, świadomego zajęcia wygodnej pozycji. Sprawdź, czy jest ci wygodnie. Sprawdź, czy masz rozluźnione ramiona, barki, czy szyje jest wygodnie, czy może szyja jest wysunięta do przodu, potrzebuje się trochę cofnąć. Czy masz rozluźniony kręgosłup, odcinek piersiowy, odcinek lędźwiowy, brzuch, miednice pachwiny, dno miednicy, uda, kolana, łydki i czy Twoje stopy się łączą z ziemią i w tej ziemi zakorzeniają, tak jakby to były korzenie drzewa. Po prostu czerpiesz fundament, siłę i uziemienie Mając postawione stopy na ziemi i czując podeszwy Twoich stóp na ziemi. I zobacz, jak się teraz masz. Zobacz, jak oddychasz. Jaką jakość ma Twój oddech? Czy jest to oddech, który zatrzymuje się gdzieś na przeponie, jest płytki, dociera tylko do klatki piersiowej? Czy jest to też oddech. Docierający do brzucha, do jego przodu, boków w tył, zasilający całe ciało. Zauważ co czujesz, co możesz zarejestrować, co się pojawia. Zrób taki mały skan twojego ciała z góry na dół. Przechodząc najpierw od czubka głowy przez głowę, twarz, szyję barki, klatkę piersiową, ręce i dłonie, przeponę, brzuch, miednicę, dno miednicy, i krocza, pachwinę, uda, kolana, łydki. Stopy. Co czujesz? Jakie sygnały wysyła ci Twoje ciało? Co do Ciebie mówi? Zarejestruj, które części ciała są ciepłe, żywe, do których masz łatwy dostęp Twoją świadomością, uważnością. Ale zarejestruj także, których część ciała nie czujesz, gdzie nie ma ruchu, nie ma dobrego ukrwienia, do której nie masz dostępu. Po prostu to zauważ, nie staraj się teraz niczego zmieniać. Jeżeli jest Ci trudno pozostać w tym pełnym, Uważności i świadomości ciele. Zauważ, kiedy odpływasz. Zauważ, kiedy przestajesz tu być. I jak to zarejestrujesz, po prostu wróć. Nie obwiniając się za to, nie oceniając. Po prostu wróć. Do tu i teraz. I wyobraź sobie teraz, że Oddychasz całą powierzchnią Twojego świadomego ciała, jego przodem, ale również bokami, tyłem ciała, kręgosłupem, tyłem nóg. Oraz, że oddychasz także w górę i w tył, w górę nad Twoją głową, czubkiem głowy, oraz w dół, w głąb ziemi. Zauważ, jak się z tym czujesz, co się pojawia. Jak to jest, jak Twoje ciało jest większe, szersze. Może chce dokonać jakiejś reorganizacji, małego ruchu, zmiany pozycji. Jak będziesz gotowa, możesz otworzyć w Twoim tempie powoli oczy i rozejrzeć się dookoła, zarejestrować przestrzeń, w której jesteś, otaczające Cię, kolory, faktury, zapachy, oświetlenie, miękkość podłoża, na którym stoją Twoje stopy oraz jeżeli Ktoś z tobą jest, również inne osoby, czy inną osobę. Jeżeli masz ochotę, możesz przywitać ją bez słów, nawiązując kontakt wzrokowy. Sprawdź, czy jesteś na to otwarta. Wszystko jest ok. Jeżeli nie, to po prostu zarejestruj, że jesteście tu razem. Hmm. Dzięki. To ja dziękuję. To było przepiękne i wyjątkowe zakończenie odcinka. Asiu, ja jestem, nie chcę mówić, że jestem w innym świecie, bo to nie o to chodzi. Jestem właśnie w sobie. I dziękuję Ci za tę rozmowę, która była, mam wrażenie, tylko początkiem potencjalnie wielu dyskusji. I ja bardzo się cieszę, że szerzysz dalej tę wiedzę. I mam nadzieję, że jak spotkamy się kolejny raz, to to już będzie znacznie bardziej popularne. Także wszystkiego dobrego dla Ciebie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Bardzo dziękuję i dzięki za zaproszenie. Do usłyszenia. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.